Powiedziałeś na początku, że dopiero poznajesz metody szkoleniowe trenera Łapina, ale daje ci taki komfort psychiczny to, że w końcu masz z kim trenować i kogoś, kto zajmuje się tobą na 100%? No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No i przede wszystkim chciałbym podziękować trenerowi Łapinowi, że zgodził się na przygotowanie do tego pojedynku. Jestem naprawdę bardzo zaangażowany w trening, bardzo się cieszę, że trenuję z takim autorytetem jak Fedor Łapin, który ma zaplanowane wszystko podlapinane na ostatni guzik i widzę sam po sobie, że z dnia na dzień jestem coraz lepszym bokserem, ukształtuję nie tylko pod względem kondycyjnym, wytrzymałościowo siłowym, ale również technicznym, że jednak czuję to, co on mi chce przekazać i naprawdę bardzo rwę się do pracy. Mam ustalone, że bez względu na wynik tego pojedynku będziemy dalej kontynuować tą współpracę. Ta walka nie jest moją ostatnią w karierze. Mam 37 lat, więc przede mną jeszcze naprawdę mam nadzieję świetne pojedynki. No jeżeli wygram, to ta kariera nabierze rozpędu, ale bez względu na wynik chcę kontynuować tą współpracę, rozwijać się i taka osoba była mi potrzebna. Większość mojej kariery i ostatni czas trenowałem z trenerem, ale to oczywiście nie były tego typu treningi. Dużo wcześniej kariery trenowałem sam, więc jak gdyby ciężko mi byłoby wyeliminować pewne błędy, wręcz przeciwnie, one się zazębiały. No teraz jest tutaj team, jest ta zdrowa rywalizacja na sali. Są chłopaki z kategorii ciężkiej, Andrzej Wawrzyk, widzę jak trenuje, Krzysiek Włodarczyk, który też jest zaangażowany, jeden drugiego w jakimś pozytywny sposób nakręca swoją obecnością, taka jest zdrowa rywalizacja, to mi się podoba i to jest potrzebne, wydaje mi się, każdemu zawodnikowi, który, żeby robić postępy, no więc na pewno wybraliśmy dobry kierunek w przypadku mojej kariery i chcę go kontynuować i mam nadzieję, że będą te efekty widoczne już 29 maja. Oglądaliście już z trenerem Łapinem walki Vitalia? Przygotowaliście sobie powoli jakieś takie akcje, którymi będziecie chcieli go zaskoczyć? Oglądamy cały czas walki Vitalia, staramy się regularnie oglądać pojedynki właśnie Vitalia z ostatniego walki lub walki z przeciwnikami o podobnych warunkach fizycznych do mnie. Staramy się głównie koncentrować na tym, co Vitali najczęściej uderza, jakie ciosy, jak zachowuje się w różnych sytuacjach, co można wtedy zrobić, rozmawiamy na ten temat. Staramy się później pewne elementy, które przygotowuje Fiodor Łapin na treningach, właśnie robić pod te akcje i na tarczy czy na workach. No i teraz będziemy się starali się właśnie przekładać na sparingi. No oczywiście te wszystkie sparingi, które teraz będę toczył, też będziemy nagrywać sami swoją własną kamerą. No i później też oglądamy te sparingi, widzimy gdzie te błędy są, co tu co unikać i tak dalej. Więc bardzo mi się podoba, jest to faktycznie naprawdę profesjonalne podejście i to jest potrzebne do tego, żeby wyeliminowywać te wszystkie błędy. No i ze sparingu na sparing widzieć poprawę w swoich przygotowaniach i pracujemy nad tym.